Grease 2023. Pamiętacie film Grease z Olivią Newton-John i Johnem Travoltą? Od premiery minęło 45 lat, a historia Cindy i Daniego wciąż żyje. Sięgnął po nią warszawski teatr muzyczny Proscenium, który wystawił muzykalowy tytuł we współpracy ze sceną Relax. Co wyróżnia Proscenium od innych teatrów, to fakt, że na casting do spektaklu może przyjść każdy. W ten sposób w Grease obok aktorki Joanny Węgrzynowskiej, rewelacyjnie grającej panią Lynch, staną m.in. 17-letni licealista czy dentysta. Co jednak jest tu istotne, bez świadomości na ten temat ciężko byłoby wpaść na pomysł, że spektakl wystawiają tak zwani aktorzy nieprofesjonalni. Wykorzystałam określenie tak zwani, ponieważ jakość spektaklu i grającej w nim obsady w niczym nie odbiega, a nawet prześciga niejedno przedstawienie zawodowe. Powiew świeżości czuć od wszystkich bohaterów. W rolę głównych postaci wciela się Magda Kusa oraz Jakub Cendrowski. Ona, większość spektaklu ułożona dziewczyna z dobrego domu. On, cwaniakujący przy swoich kumplach. Oboje pokazali też odmienne twarze i w każdej odsłonie tak samo przekonująco. Poznajemy też ich przyjaciół z całym pakietem perypetii. Specjalne wyróżnienie należy się tutaj od twórcom ról Jen i Rogera za okazanie dystansu do siebie samych. Angelika Jasińska przykuwała wzrok swoją radością i energią, a Bartłomiej Śrubarek udowodnił, że na scenie można wszystko też pokazać. Jednocześnie zachował czujność sceniczną, wynosząc ze sceny zbędny fragment rekwizytu. I chociaż to te dwa duety najmocniej skradły moje serce, ciężko nie wspomnieć o pozostałych. Rizo, Weronika Jeleśniański i Keniki, Jędrzej Czerwonogrodzki, bawiący się życiem, trochę też emocjami innych, a jednocześnie u progu wyzwań dorosłości. Frenchie, czyli Aleksandra Lewicka, zagubiona między marzeniami a rzeczywistością. Mikołaj Kisiel jako Johnny Cassino, muzyczny Casanova. Jako anioł stróż pojawił się Wojciech Bochra z gracją i stanowczością, kradnąc z serca publiczności. A głos Mateusza Otłowskiego nie powstydziłyby się ogólnopolskie rozgłośnie radiowe. Najchętniej bym wymieniła wszystkich aktorów, wokalistów i tancerzy występujących w spektaklu, jednak zabrakło ku temu doby. Wszyscy byli na scenie po coś i dali pokaz wysokich umiejętności artystycznych. Dodatkowo uwagę przykuwa ostatnia część antraktu wprowadzająca do drugiej części spektaklu. O tym jednak na razie pomilczę, zachęcając, aby przyjść na Grease, a wspomnę o całkowicie profesjonalnej, rozbudowanej scenografii, rekwizytach, w tym samochód, oraz strojach pasujących do pełnych rock'n'rolla przełomu lat 50-60. Wszystko w towarzystwie muzyki na żywo pod przewodnictwem Jarosława Praszczałka. Wszystko spójne, ciekawe i na swoim miejscu. Wszystko polecam.